Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam odmiany bananów kolorowych, czyli kolorowe liście. A więc po kolei się przejdziemy. Pierwszy. Musa itinerans indiaform. To jest dopiero początek. Ale mimo to, że to jest początek, wybarwienia już się powoli pokazują. Tutaj. I pod spodem. To jeszcze słabo widać, ale za jakiś, nie wiem, miesiąc maksymalnie bardzo ładnie się wybarwi. No i Setem Aureli, to ten co ściąłem, jednak żyje dalej, z boku nic nie wypuszcza. Setem Ventricosum Aureli puszcza bardzo ładne, to takie bordowe liście. Następny. Chwilenka, muszę zobaczyć, co to ma. Musa Helens Hybrid tak samo. Tylko, że jeszcze nie ma żadnych wybarwień. Ale to jest kwestia czasu, szczególnie mniejsze odrosty. Gdzieś tak odrosty jak rosną gdzieś do metr 20. Mają bardzo ładne odrosty, ale z czasem zanikają. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Tutaj też mamy raczej to będzie Helens Hybrid. Wróć. Itinerans Indiaform. Kolejny liść, już widzicie jaki ma kolorek. Następny bananik to no NCT zielonolistny, ale on praktycznie ma tylko tutaj wybarwienie, ale też to fajnie wygląda. Jak jest oczywiście dużo większy. Rośnie kolejna trąba, że tak powiem. Nie mam za dużo tych co się tak wybarwiają. A, jeszcze Musa Sikkimensis. No Sikkimensis to Wam powiem, puścił odrościk. Zobaczcie jaki ładny. Kolorystycznie jest przepiękny. Wiem, że znowu pytacie mnie o Sikkimensis, to przypominam, że nie będę miał Sikkimensis, bo podam przykład. Ta sadzonka, ona już ma jakieś, nie wiem, 70 cm i ona nie będzie miała korzeni. Naprawdę. Jeśli ktoś z Was nie oglądał moich wcześniejszych odcinków, to wpiszcie, wyszukaj na YouTubie, wpiszcie stalewiak Sikkimensis i znajdziecie sobie tam o rozdzielaniu i zobaczycie, jak duże odrosty mają nie za dużo korzonków, ale wybarwienie jest przepiękne. No i w tym roku Sikkimensis puszczali za liściem. On jak troszeczkę podrośnie w sezonie, to też dostanie wybarwień na liściach u góry. Nawet taki duży 4-metrowa pała. No, wracamy do Maureli. Ten to naprawdę jest jeden z najbardziej wybarwionych bananowców w moim ogrodzie. Nie wiem, może są jeszcze jakieś bardziej wybarwione w naszym kraju. Wróć w naszym kraju, ogólnie na świecie. Pokażę Wam jeszcze Musa Sikkimensis sadzoneczkę niecało dwuletnią. Jak oddzieliłem od tamtego dużego Sikkimensis, co Wam pokazywałem, jak już wygląda liść, wybarwienie.
No i niestety, to tylko tyle bananów, które się wybarwiają. W większości banany na świecie to są zielone. Tak jak widać, o, na przykład musela, nie ma jakichś tam wybarwień. Co tu jeszcze? Musa, da i jao, tak samo. Nie ma jakichś tam wybarwień. Zielone sobie liście. Dajcie znać tam, o czym mam nakręcić, bo ostatnio już nie mam pomysłów, o czym by tu wam jeszcze pokazać. Także do zobaczenia i na razie.